Siemanko, pokażę kolejnego glitcha na kasę, jednak jest to wymiana apartamentów. No, pokażę to tylko na przykładzie tych trzech najdroższych apartamentów, chociaż gdyby było więcej czasu, mógłbym wymienić je wszystkie. No ale dobre, chociaż i tutaj półtora bańki w parę minut, czyli no, potrzebujemy no, najlepiej te trzy najdroższe apartamenty Eclipse Tower. Jeżeli ich nie mamy, no to musimy je sobie kupić. Szybko one nam się tutaj zwrócą. No glitch wymaga od nas no albo dwóch konsol, albo zaufanego znajomego i tego programu Netcat. Teraz tak, dzwonię, kupiłem, no straciłem te dwie bańki, ale to nic, załóżmy na to, że już je miałem wcześniej. Czyli mam te trzy apartamenty i miejsce tych apartamentów kupuję teraz trzy najtańsze nieruchomości, jakie tylko są możliwe. Wchodzę w ten Dynasty 8, kupuję w miejsce tych apartamentów te trzy najtańsze. Lokal jakiś tam, no i ben. No, już przykładowo, tu nie będę równych podpadał, przykładowo 500, 500, 500, o, no półtora bańki idzie na tym, powiedzmy, przytulić. Kup, zamieniam za następny apartament. Następny, jakiś najtańszy. Znowu, czyli mam teraz 255 800, a miałem 244 chyba 400, no nie, mniejsza z tym, no ale no półtora bańki praktycznie dostałem teraz, kupując te najtańsze nieruchomości. Teraz muszę wymusić tylko zapis gry, tutaj jeszcze wpłacę, będzie ładny, równy rachunek 260 milionów. No i mam te 260 milionów przykładowo teraz na koncie, kupione te trzy najtańsze garaże, budynki za ten, w miejsce tych, kurde, moich apartamentów Eclipse Tower. Wymuszam zapis gry, ja to zawsze się przykleję gdzieś do ściany, otwieram interakcję, wchodzę w style, najeżdżam na spadochron i zostaję tu na włączony, wyłączony. No i teraz potrzebujemy ten netcat i tak, połączenie przychodzące 7500. Tam ikonkę Wi-Fi wpisujemy, wartość 5, no i żeby zalogować się na drugiej konsoli, najbezpieczniej jest czekać sobie 5 minut. Po tych 5 minutach logujemy się na drugiej konsoli, start online, nam tam odpalamy GTA, idziemy na sesję dla zaproszonych i tam kupujemy z powrotem te najdroższe apartamenty, te 3 Eclipse Tower, tam jest 1, 2 i 3. No wydam prawie na nie 3 miliony. Jednak ten sam stan kontaktu, przy którym zostałem teraz 260 milionów na mojej pierwszej konsoli, stan konta zostanie, a będę miał kupione znowu te apartamenty, za które no, nie zapłaciłem i znowu mogę je wymienić za te najtańsze, wymusić zapis i robić tak w kółko. Czyli teraz konsola druga i kupuję. I o tych 260, które miałem na konsoli numer 1, mi już odejmuje jedną banieczkę, drugą, mam 890 tysięcy, trzecia 970, zostało 257, 3 miliony praktycznie wydałem. Wymuszam zapis gry zmianą stroju, zakręci się żółte kółko zwyczajnie, puszczam sesję online, wybieram postać z fabuły, usłyszę te trzy walnięcia i ja się już wylogowuję, z drugiej konsoli się wylogowuję, wtedy na swojej pierwszej przywracam internet z powrotem, czyli tamte połączenie przychodzące wpisuję z powrotem na zero i wracamy teraz na moją konsolę i tutaj połączenie przychodzące z powrotem, ten incoming, wpisujemy na zero i ten pasek do przesuwania Wi-Fi, jaki ma być siła sygnału, dajemy na maksa w prawo. W interakcji teraz dokupujemy amunicję, żeby był jakiś zapis transakcji. Bang, wymuszamy zapis poprzez zmianę stroju i zwyczajnie dajemy start online. Jak zakręci się oczywiście kółko, to trzeba pamiętać, że musi zakręcić się kółko zapisywania gry. Start online, opuść GTA online. Z fabuły wracamy z powrotem na sesję dla zaproszonych. I będzie pokazane stan konta, nadal te 260 milionów, przy którym tam stałem przyklejony do murku. I mimo, że kupywałem na początku te trzy najtańsze,
nieruchomości. Mam z powrotem te trzy najdroższe apartamenty, które mogę znowu wymieniać. Że no jest to całkiem spoko glitch. No na Xboxie jest trochę więcej na to czasu. PS4 no niestety musi się uwijać tutaj strasznie. Tu już na Playu muszą być ludzie bardzo szybcy. Także no ja sobie trochę z tego skorzystałem. No, myślę, że po takim nie będzie czyszczenia kont, takiej wymianie apartamentów. Także no jest glitch na kasę, półtora bańki w parę minut. Co później zauważyłem jeszcze, no to sobie tu siedzę przykładowo teraz przy konsoli, młody w szkole. To sobie po 4 minutach tam na drugiej konsoli mam odpalone GTA, ale nie jestem zalogowany na moje konto. Tutaj czekam, odłączam internet netcatem, czekam sobie tylko 4 minuty, co daje już mi minutę przewagi. Tam się loguję, wbijam, kupuję, opuszczam, wylogowuję. A tu jednak zauważyłem na Xboxie, że jak nad minimapą stracę, że tam utracono połączenie z usługami Rockstar, nie udało się zapisać gry, to już wiem, że mi nie wyjdzie. Fakt, kasy nie stracę, bo wymuszę ten zapis gry poprzez kupowanie amunicji, ale nie dostanę czy tych apartamentów, czy jakbym kupował Deluxe. Także no, trzeba na to też zwracać uwagę. Że glitch całkiem spoko, no niestety, dwie konsole i netcat. Elo.